Sam bankman Free zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów zabezpieczoną przez rodziców. W swoim pierwszym wystąpieniu w sądzie od czasów ekstradycji z Bahamów były dyrektor generalny został poinformowany, że do czasu procesu może mieszkać z rodzicami, którzy wpłacili kaucję. Spójrzcie, jaki szczęśliwy. Też bym wolał dostać szlaban domowy niż więzienie w San Quentin. XRP osiągnęło kamień milowy. Według danych XRP Leisure Service liczba administratorów kont XRP przekroczyła liczbę 4,5 miliona. Zgodnie z raportem Wall Street Journal, który cytuje starszego urzędnika SEC Paula Millera, pełniącego obowiązki głównego księgowego SEC. Inwestorzy nie powinni pokładać zbytniej pewności w fakt, że firma twierdzi, że posiada dowód rezerw od firmy audytorskiej. Posiadanie takiego raportu to za mało informacji, aby inwestor mógł ocenić, czy spółka posiada aktywa wystarczające na pokrycie zobowiązań. To dalsza część nagonki na Binance. Założyciel Terra, Don Kwon, wypłaca bitcoiny w Serbii. Warto zauważyć, że Serbia jest krajem, który nie ma umowy ekstradycyjnej z Koreą Południową. Przypadek na pewno. Prowincja Buenos Aires w Argentynie rozpocznie opodatkowywanie wydobycia kryptowalut i prawdopodobnie stackingu w 2023 roku. Nowa propozycja modyfikuje prawo podatkowe, wprowadzając wydobycie kryptowalut jako działalność podlegającą opodatkowaniu, która będzie pobierać 4% dochodu.